Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy znany i kojarzony z tradycjonalizmem arcybiskup Wigano uważa, że Putin prowadzi właśnie świętą wojnę. Zapraszam. Tekst, do którego się odwołuję, oczywiście będzie podlinkowany zarówno w języku angielskim, jak i w języku polskim. Oprócz wielu rzeczy, które w tym tekście są słuszne, jest tam faktycznie wiele rzeczy, które mogą być gorszące, które mogą wzbudzać ogromne wzburzenie. Na przykład właśnie nazwanie Moskwy trzecim Rzymem i stwierdzenie, że no skoro teraz w obliczu natarcia globalistów pierwszy Rzym nic nie robi, drugi Rzym, czyli Konstantynopol, nic nie robi, no to może właśnie trzeci Rzym powinien coś zrobić. Bez wątpienia wizja świata wynikająca z tego dokumentu arcybiskupa Wigano jest taka, że źli są różnego rodzaju globaliści, a dobry jest Putin, który może się przeciwstawić tym wszystkim globalistom i właśnie dlatego jest przez nich nielubiany, bo w jakiś sposób nie podąża tym samym szlakiem, tą samą drogą. Dla Polaka może to być szokujące, skąd w ogóle ktoś wpada na taki pomysł. Natomiast warto o tym pamiętać, że im dalej jest się od realnej Rosji, tym łatwiej jest wpaść w pułapkę takiego bardzo jednostronnego spoglądania na rzeczywistość. Jednostronnego tutaj w kontekście uwierzenia w to, co na przykład Russia Today podaje jako tą prawdziwą wersję wydarzeń, czyli tą interpretację, bo w dużej mierze ta narracja idzie w tą stronę, że Putin jest obrońcą tradycyjnych wartości. Dla nas może to być takie szokujące i w jakiś sposób nawet straszno śmieszne, tak? W tradycyjne wartości, najwyraźniej był w tej tradycyjnej frakcji w KGB, tak? I wyniósł właśnie stamtąd te tradycyjne wartości. W sposób oczywisty jest to rzecz, która nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością, o ile to prawda, że pewne przejawy tej zachodniej degrengolady, zachodniego zepsucia faktycznie w Rosji miejsca nie mają, o tyle inne jak chociażby aborcja czy różnego rodzaju nałogi. Te rzeczy jak najbardziej w Rosji są obecne i to nierzadko w stopniu dużo większym niż na Zachodzie, a więc myślę, że faktycznie arcybiskup Wigano ulega tutaj tej rosyjskiej propagandzie. Natomiast, czy to jest jakieś bardzo szokujące? No moim zdaniem nie jest to jakieś bardzo szokujące. No, czy jest to w jakiś sposób zrozumiałe? Ponoć propaganda Russia Today jest robiona bardzo dobrze i subtelnie. To wiem z relacji świadków, to znaczy pan Mazurek w rozmowie z panem Wróblewskim obaj wspominają o tym, że oglądają i twierdzą, że propaganda Russia Today jest dużo lepiej zrobioną propagandą niż chociażby nasza polska propaganda po obu stronach barykady, czyli tej rządowej i tej antyrządowej. A więc może faktycznie jest to dosyć subtelna propaganda, której człowiek może ulec, jeśli akurat trafi ona tam na podatny grunt. Odsyłam tutaj do mojego materiału Jak się nie bać. Tam pierwszym punktem było właśnie to, żeby nie wierzyć w informacje tylko dlatego, że one nam pasują. Tylko dlatego, że one już pasują do naszego światopoglądu. To może być niebezpieczeństwo dla zachodnich konserwatystów, gdy propaganda będzie uderzała właśnie w te tony, że a my jesteśmy obrońcami tradycyjnych wartości, tak prezentuje się ponoć Rosja w Russia Today. No, dla nas chyba to jest oczywiste, że jest to bardzo mocno przekłamane, natomiast myślę, że może się zdarzyć, że wśród zachodnich konserwatystów wielu pomyśli tak jak arcybiskup
Vigano. Natomiast dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Otóż zwrócił moją uwagę pewien post umieszczony przez znanego polskiego, również kojarzonego z szeroko pojętą tradycją intelektualisty, który był wysoce wulgarny w odniesieniu właśnie do arcybiskupa Vigano. I uwaga, moim zdaniem idzie to już trochę za daleko. Jeśli to jest tak, że jeśli ktoś powie coś, z czym ja się nie zgadzam w interpretacji politycznej, to od razu ja go wulgarnie zwyzywam, pomimo tego, że jest to osoba duchowna, pomimo tego, że mamy do czynienia z arcybiskupem, no ja pokażę ten post. To jest naprawdę chamskie, wulgarne i teraz osoba na naprawdę wysokim poziomie intelektualnym potrafi coś takiego publicznie zaprezentować. No moim zdaniem świadczy to o tym, że bardzo straciliśmy zdrowy rozsądek, że bardzo zagubiliśmy się w całej tej sprawie i o tym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Oczywiście, że ludzkie cierpienie nie powinno, nie może pozostawiać nas obojętnym. I oczywiście, że nie można zachować takiego zimnego wyrachowania w obliczu ludzkich tragedii. Nie można przejść obojętnie obok ludzi, którzy stracili dach nad głową i którzy uciekają przed spadającymi bombami. Bez wątpienia. Obok tego nie można przejść obojętnie. Natomiast to, że należy udzielać takim ludziom pomocy, to, że nie wolno obok tego przejść obojętnie, nie oznacza, że mamy zwyzywać wszystkich tych, którzy oceniają sytuację geopolityczną inaczej niż my. Błagam. Nawet arcybiskup Vigano nie mówi przecież, że wojna jest dobra. Tam nie pada nigdzie to określenie. On również nawołuje do zaprzestania działań wojennych, pomimo tego, że zupełnie inaczej ocenia sytuację, to również do tego nawołuje. A więc to nie fakt, że ktoś pochwala przemoc, wzburza tutaj polskich intelektualistów najwyraźniej, tylko fakt, że ktoś uległ propagandzie, że ktoś inaczej ocenia tą sytuację. Nie dajmy się tutaj zapędzić w taką spiralę emocji, w taką spiralę nienawiści, którą faktycznie te media teraz pompują, którą te media tworzą, gdy prezentują nam taki obraz sytuacji, że w zasadzie to było od czasów II wojny światowej do teraz to była taka idylla, jakby Zachód to w ogóle żył w takim idealnym stanie spokoju, pokoju i szczęśliwości. I pierwszym, który złamał ten stan idealnej doskonałości, idealnej równowagi, to jest właśnie Putin, który morderczo i krwiożerczo ruszył na wojnę. Przypominam, jeśli chodzi o katolicką naukę i prowadzenie wojny, według Kościoła moralnie dopuszczalna jest tylko wojna obronna. Tylko wojna obronna. Więc w kontekście tego jest zupełnie oczywiste, jak katolik powinien oceniać agresję Rosji. Tak, natomiast nie dajmy sobie teraz wmówić, że oto pokojowy i humanitarny Zachód, niczego się nie spodziewający i żyjący w przekonaniu o tym, że wszyscy będą tacy pokojowi, nagle został zaatakowany. Pamiętajmy o tym, że każdą wojnę należy oceniać według tych katolickich zasad moralnych, a więc nie tylko tą obecną, ale również tą w Syrii, tą w Iraku i wszystkie inne, które były czy też w Gruzji, tak, żeby nie wymieniać tylko jednej strony konfliktu, a więc jak najbardziej również konflikty wywoływane przez Stany Zjednoczone. Każdy z nich, każdy z tych dowódców, którzy byli odpowiedzialni, którzy podejmowali decyzje za te szturmy, za te ataki, odpowie przed Panem Bogiem, czy faktycznie była to wojna obronna,
czy faktycznie to było koniecznie potrzebne do ratowania życia obywateli, czy faktycznie środki, które zostały przedsięwzięte, były proporcjonalne do tego zagrożenia, które było, czy faktycznie można to nazwać wojną obronną. I żeby było jasne, ja w ogóle nie uzurpuję sobie teraz prawa do tego, żeby oceniać, która z tych wojen była uzasadniona, a która nie. Zwracam tylko na to uwagę, że bardzo trudno jest, aby wojna naprawdę w oczach Pana Boga była uzasadniona. To naprawdę są bardzo pojedyncze, bardzo wyjątkowe przypadki. A więc jak najbardziej, pomagając ofiarom agresji, jak najbardziej nazywając zbrodnię zbrodnią, nie dajmy się jednocześnie wepchnąć w taką spiralę nienawiści. Także każda inna interpretacja geopolityczna od razu wyprowadzi nas z równowagi. Konkretna ocena, co, jak, dlaczego, kto sprowokował, kto przesadził, kto jak się zachował, to jest bardzo trudne. O ile łatwo jest podać tą zasadę, także akceptujemy tylko wojnę obronną, o tyle, żeby dokładnie wykazać, ile winy jest po której stronie, w jaki sposób, kto gdzie zawiódł, jest już dosyć trudno. Tak, pomagajmy. Tak, potępiajmy nieusprawiedliwione, czy potępiajmy po prostu ataki jednego państwa na drugie. Tak, ale jednocześnie nie dajmy sobie wmówić, że każdy, kto inaczej interpretuje sytuację geopolityczną, jest z całą pewnością zbrodniarzem, albo ruskim trolem, albo kimkolwiek jeszcze. O geopolityce można swobodnie dyskutować, jest to słuszne i potrzebne. W ogóle nie oznacza to, że nie należy potępiać zbrodni, w ogóle nie oznacza to, że należy relatywizować jak to, jak wielką tragedią i jak wielką zbrodnią jest atak jednego państwa na drugie. W ogóle nie oznacza to, że nie należy pomagać tym, którzy w wyniku działań wojennych utracili dom, dach nad głową, czy w ogóle może nawet stracili bliskich. Pamiętajmy o tym i w tym wszystkim zachowajmy spokój, zachowajmy zdrowy rozsądek. Dzięki temu będziemy też w stanie lepiej pomóc tym, którzy naprawdę pomocy potrzebują. Dzięki temu będziemy w stanie też lepiej zadbać o przyszłość naszych kolejnych pokoleń tutaj w Polsce. Bo brak rozsądku, takie wyprowadzenie się z równowagi, życie na takim emocjonalnym haju, w takim napięciu emocjonalnym, właśnie jak to ci zbrodniarze gdzieś tam wigano i rzucanie bluzgami na wszystkich, którzy inaczej tą sytuację postrzegają, to nie sprzyja racjonalnemu osądowi sytuacji, to nie sprzyja również racjonalnemu działaniu, to może w kontekście całego społeczeństwa naprawdę doprowadzić do bardzo głupich zachowań, często, czy być może nawet wyniszczających dla naszego narodu, dla naszego społeczeństwa. A więc zachowajmy spokój i trwajmy na modlitwie. W ten sposób najlepiej pomożemy i sobie, i innym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.